Dobrze, kochani, witam wszystkich serdecznie. Cieszę się, że jesteśmy razem, mimo tak słabej pogody na zewnątrz. Chociaż z drugiej strony, jak jest ładniejsze, mam wrażenie, że jest nas mniej wtedy. Okej, pozwólcie, że rozpocznę jedną z takich moich ulubionych anegdot, zanim przejdę dalej. Bo dziś na początku będziemy mieli coś innego niż zazwyczaj i na końcu też coś innego niż zazwyczaj. Ale wracam do anegdoty. Otóż któregoś razu do zboru w Mrągowie zaproszono naszego jedynego ciemnoskórego posła Johna Godsona. Nie wiem, czy kojarzycie takiego człowieka. On jest również wierzący i był pastorem. I zapowiadał go pastor Andrzej Krzynówek, mój ulubiony kolega, i powiedział, przedstawiając go, że John Godson ma 2 doktoraty. Na co John wstał i powiedział, że no nie chce sprostować, nie ma 2 doktoratów, tylko 2 przewody doktorskie dopiero otwarte. Po czym całe spotkanie się odbyło i Andrzej, wychodząc, powiedział, no moja rola była właśnie taka, przywitać Państwa, nadać 2 doktoraty i zakończyć. I dzisiaj ja chcę też przywitać Państwa, przeprowadzić 2 testy i zakończyć, więc zaczniemy od testu. Natomiast jeszcze dokończę po spotkaniu tym właśnie, kiedy Andrzej tak fajnie pożegnał gości, podszedłem do Andrzeja i mówię, Andrzej, ale z klasą wybrnąłeś z tego. On mówi, wiesz, chciałem jeszcze zaprosić ludzi na czarną kawę i na ciasto Murzynka. Okej, dobrze, przejdźmy do testów. Dzisiaj tak zacząłem na wesoło, ale temat jest bardzo poważny. I na razie wam nie powiem, czego dotyczy test. Chodzi o to, żebyście szczerze sobie odpowiadali na pytania w swoim sercu, dobrze? I będę zadawał te pytania. Okej. Pytanie numer 1. Czy się identyfikujesz z tym, czy nie, z tym stwierdzeniem? Jestem osobą stawiającą Boga na pierwszym miejscu w moim życiu. Odpowiadacie sobie w swoim sercu gdzieś tam. Dbam o dobre świadectwo mojego życia. Staram się mieć wśród ludzi dobre imię, aby nie przynosić ujmy Bogu i Kościołowi. Unikam ludzi żyjących w jawnym grzechu. Nie pozdrawiam osób w mojej opinii żyjących nie po Bożemu. Nienawidzę grzechu i nie mogę siedzieć bezczynnie, bez protestu, gdy go widzę. W imię wyznawanych przeze mnie wartości jestem gotów walczyć nawet z przywódcami mojego kościoła. Słucham tylko Boga, dlatego nie przyjmuję usprawiedliwień od ludzi. Jestem gotów publicznie zakwestionować nauczanie kaznodziejów, z którymi się nie zgadzam. I osądzam grzechy innych i uświadamiam nieuświadomionych, jeżeli oni tych grzechów nie widzą. Jak tam u was jest? Wiecie, na co to był test? To był test, który sam wymyśliłem. Muszę powiedzieć, że zaliczyłem na tak w pewnym momencie mego życia. To był test na to, czy jesteś może przypadkiem faryzeuszem, czy nie jesteś. Wiecie, w naszej kulturze słowo faryzeusz kojarzy się bardzo jednoznacznie z hipokryzją religijną. Zgodzisz się, że tak jest? Z kimś, kto przecedza komara, a przepuszcza wielbłąda. Z kimś, kto głosi inne rzeczy, a żyje w inny sposób. Z kimś, kto mija się z prawdą, a jednocześnie jest przekonany o własnej sprawiedliwości, mądrości i prawdzie, własnej prawdzie. Wiecie, jeżeli na ten test, na pytania tego testu, odpowiedziałeś na większość pytań tak, to gratulacje. To gratulacje. To znaczy, że w jakiś sposób przynajmniej umiesz się spotkać sam ze sobą. Wiecie, my mamy bardzo duży problem, żeby się spotykać z naszym własnym grzechem. I myślę, że to jest problem wielu z nas i dzisiejszego Kościoła. My lubimy się spotykać z cudzym grzechem. Z cudzym jest lepiej się spotykać, dlatego że możemy zawsze siebie wtedy troszeczkę wybielić, tak? Jak chcesz, żeby twoje zęby wyglądały na bielsze, to noś ciemną koszulę. Jak chcesz wyglądać szczuplej, ustaw się przy grubszym. A chcesz wyglądać na wyższego,
stawaj przy niższym. Widzicie, my lubimy skupiać się na cudzych grzechach i to nam zasłania nasze oczy. Pamiętacie tą historię, gdy Pan Jezus powiedział obłudniku, wyjmij najpierw drzazgę, przepraszam, belkę ze swego oka, a wtedy będziesz mógł wyjąć drzazgę z oka cudzego. Kwestia cała polega na tym, my jesteśmy tak zaślepieni belką w swoim własnym oku, belką w swoim własnym życiu, że wydaje nam się, że widzimy u kogoś drzazgę. Powiem wam, to jest łatwe znaleźć grzech u kogoś. Trudno się do swojego grzechu przyznać. My swoje grzechy lubimy relatywizować. Zawsze je usprawiedliwiamy. Zawsze mówimy, że to nie do końca tak. Zawsze mówimy, że mamy powód, czy mieliśmy jakiś powód. Bardzo często jest powodem jest ktoś inny. Bardzo jesteśmy zatroskani grzechem cudzym, bo mówimy, jaki on daje przykład nam i naszym dzieciom. Ale powiem ci, tak rzadko się zastanawiamy, jaki my dajemy przykład innym ludziom i naszym dzieciom. Ale zanim się rozpłaczemy wszyscy, to mam dobrą nowinę. Pan Jezus lubił faryzeuszy. Jeśli przyglądałeś się temu przypadkowi, to pewnie zauważyłeś, że Pan Jezus się często zadawał z faryzeuszami. Zgadza się, że tak? Rozmawiał z nimi często. Z niektórymi był na ty. Do niektórych chodził do domów. Nawet się przyjaźnił z niektórymi. A co najciekawsze, na koniec jeszcze umarł za nich wszystkich. Normalnie umarł. Wyobrażacie to sobie? Oddał życie za tych wstrętnych faryzeuszy. On za nich umierał. I mówił, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Wiecie, większość z nas się wzdryga na samą myśl o faryzeuszach. I przyznanie się przed samym sobą do bycia takim duchowym faryzeuszem przekracza często nasze możliwości nawet. I teraz może nawet sobie myślisz, ale mnie cwanie wmanewrował w ten teścik. Wszystkie odpowiedzi były podchwytliwe i z sugestią odpowiedzi na dodatek. Powiem ci, nie do końca. Wiecie, czasami po prostu warto się zatrzymać. Bo możemy nie zauważyć, kiedy w swoim pragnieniu służenia Bogu zaczynamy przekraczać cienką granicę między nienawiścią do grzechu, a nienawiścią do grzesznika. Albo potępieniem grzesznika. I dzisiaj chcę mówić o tej takiej drugiej stronie, tej ciemnej stronie medalu zwanego pobożnością. Wiecie, bo łatwo jest ustawić się w kolejce do kamienowania innych. Nie wiem, czy oglądaliście taki film Życie Briana kiedyś. Mnie osobiście bardzo śmieszy. Ludzie są oburzeni, bo to jest taki trochę pastisz o życiu Pana Jezusa. Bardzo śmieszny. Gdzie wszyscy biorą jakiegoś Briana, który się tam urodził gdzieś w stajni za Jezusa. I on potem całe życie ucieka przed tym. Ale tam jest świetna scena jedna, gdzie Brian idzie i ktoś tam, jakiś jego znajomy mówi, widzisz, gdzie idą ci wszyscy? No nie, gdzie? Na kamienowanie. Idziemy razem? No super. I przychodzą, tam ma być kamienowana kobieta, stoi stragan z kamieniami, kamienie tam po ileś złotych, tak? Można sobie kupić kamienia, żeby porzucać. A ten się tak klepie po kieszeniach, mówi, no ale nie wziąłem tyle pieniędzy. Dobra, to poproszę chociaż paczkę żwiru. Wiecie, to mi pokazuje po prostu, jacy my jesteśmy. Do kamienowania pierwsi. Do kamienowania po prostu, oj, jest frajda, jest atrakcja. A ty słyszałeś o tym grzechu? A ty słyszałeś o tym, co tamten robi? A tamten to źle robi. Tak chrześcijanie to nie robią. Wiecie, i zaczynamy skupiać się na życiu innych,
A tak naprawdę jest to tylko zasłoną dymną i zasłoną przed naszymi oczami, która nie pozwala nam na siebie spojrzeć. Na siebie spojrzeć uczciwie. Wiecie, Słowo Boże jest nazywane, samo siebie nazywa w liście do Tymoteusza lustrem. Działa jak lustro, aby człowiek mógł przyjść i przejrzeć się w tym lustrze. Ale my nie jesteśmy w stanie przeglądać się w tym lustrze, bo wiecie, mamy jakiś rodzaj choroby psychicznej. Wstajemy rano, nie wiem jak ty, ja kiedy wstaję rano, idę do łazienki, do lustra, to wiecie kogo widzę? Siebie. Ale my mamy rodzaj choroby psychicznej. I patrzymy w lustro Słowa Bożego i wiecie, kogo widzimy? Sąsiada, żonę, męża, koleżankę ze zespołu albo nie wiem, tam ze zboru. Wow, to dziwne. To dziwne. W lustrze człowiek widzi siebie. W lustrze człowiek powinien widzieć siebie. Wiecie, jeszcze raz, chcę dzisiaj, żebyśmy zastanawiali się, czy nie poszliśmy w stronę faryzeizmu, tej postawy, której Pan Jezus nie lubił, którą piętnował. Postawy pewnego udawania. Wiecie, faryzeusze mają, można powiedzieć, zły PR, a my usiłujemy, będąc faryzeuszami, udawać kogoś innego, kto ma lepszy. Przypomina mi się tutaj scena też z pewnego filmu, może znów się oburzycie, on tyle filmów ogląda. Czasem oglądam. Polecam ten film, nazywa się Czym chata bogata. Opowiada o cyganach, których pewien bogaty człowiek zaprosił do domu. Potem się okazało, że to taki słaby pomysł był dosyć, ale tam jest rewelacyjna scena, kiedy cyganie rano się zbierają do roboty. I cała rodzina cyganów przebiera się w takie stroje Indian Majów. Wiecie, te czapeczki, takie pledy w te wzory, bębenki zabierają i idą żebrać do metra. A ten mówi, gdzie wyjdziecie? No idziemy żebrać do metra. To czemu się przebieracie za Indian? Bo Indianie mają dobry piar, a cyganie mają zły piar. Aha, dokładnie. Cyganie mają zły piar, to oni się za Indian przebrali. Faryzeusze mają zły piar, to my się będziemy przebierać, wiecie, za kogo? Za pobożnych, bogobojnych, wspaniałych zielonoświątkowców, albo baptystów, albo takich, którzy wszystkimi kościołami pogardzają, bo oni tylko Bogu służą i należą do międzynarodowego, niewidzialnego kościoła na całym świecie. Wyznawcy, łączcie się. Słuchajcie, po prostu parodia. Zamiast się skupić na sobie, udajemy Indian Majów. Bo oni mają dobry PR. Ubieramy się w czapunie i udajemy uduchowionych. Wiecie, człowiek, który jest blisko Boga, będzie tak zachwycony Bogiem, że nie ma potrzeby wyszukiwania w cudzych życiach grzechów. Jeżeli widzi grzech, to najwyżej, powiem ci, to się pochyli nad nim i zapłacze nad nim. Najwyżej. A jeśli zobaczy w swoim życiu, to się przerazi. A nie będzie się go wypierał. Więc faryzeusze to byli tacy ludzie, którzy naprawdę chcieli dobrze. Oni się pojawili w Izraelu na długo przed Jezusem i to jako ruch mający na celu przyniesienie odnowy moralnej upadłemu Izraelowi. Ich celem było życie poświęcone Bogu. Ich celem było ortodoksyjne przestrzeganie przekazań i przepisów. Ich celem była interpretacja pism właściwa, uwaga, podkreślam, właściwa. Ile razy słyszałeś, my mamy właściwą interpretację, a wy nie macie właściwej? Ja wiele razy słyszałem takie historie. I wiecie, co się okazywało? Że ten człowiek nie chce mieć ze mną relacji, bo ja mam niewłaściwą interpretację słowa. Ale ja znam tylko jedną interpretację słowa. Miłuj bliźniego swego. Jak siebie samego. Tylko taką znam interpretację. Znasz inne interpretacje? Znam jeszcze jedną interpretację. Kochaj swoich wrogów nawet. I módl się o nich. Kochaj grzeszników. Ja znam tylko taką interpretację. Nie wiem, jaką wy znacie. I myślę, że kiedy ktoś jest daleko od Boga, to wiecie, na czym się będzie skupiał? Na interpretacjach. A gdy ktoś jest blisko Boga, to wiecie się, na czym będzie skupiał? Na Bogu. Na relacjach. I wiecie, to jest taka tylko przykrywka, takie udawanie.
Kiedyś pewien pastor opowiadał mi, że mieli grupy modlitewne, męskie. I tam był jeden brat. On naprawdę chciał wyglądać duchowo. Znaczy mi się tak wydaje. I pastorowi, który mi to opowiadał, też tak się wydawało. I on miał taki zwyczaj, że wszyscy się modlili normalnie. Jak wszyscy stali, to on klękał. Jak wszyscy klęczeli, on zawsze wstawał. Jak wszyscy stali w pokoju, to on się kładł w przedpokoju, a najczęściej uwielbiał się kłaść na takim dywaniku, tam takim wytartym i się zwijał i tam się modlił. To było tak pobożnie, to wyglądało dla niego, bo inni byli zażenowani. Wreszcie ten chłopak, który był właścicielem mieszkania, podszedł do niego, mówi tam do niego, nie wiem, tam załóżmy Janek, weź mi, przestań się kłaść na tym dywanie, bo mi jest głupio, tam mój pies śpi. A ty się tam tarzasz cały. Wiecie, robimy absurdalne rzeczy po to, żeby wyglądać na pobożnych. Po co to komu? Czy Bóg się na to nabiera? Jak ty staniesz z tyłu, jak wszyscy stoją z przodu, albo jak wszyscy stoją z tyłu, to ty staniesz z przodu? Czy Bóg się na to nabiera? Nawet ja się nie nabieram, powiem wam szczerze. Bo to nie o to chodzi. Nikt się nie nabierze na to, że ty go kochasz, jeśli ty go nie kochasz. Możesz powiedzieć amen na to? Po prostu tak jest. Nikt się na to nie nabierze. I możesz gadać, że to dlatego, że on jest grzeszny, że on się źle modli, że on źle wykłada Biblię, że on jest niezaangażowany, albo jest za bardzo zaangażowany, że on gra muzykę rockową, albo śpiewa psalmy, albo nosi mokasyny z lat 80. Nieważne, co wymyślisz. Nieważne. Co? Ale to nie jest powód, żeby nie kochać człowieka. To nie jest powód. Bóg dał nam takie zadanie. Kochaj. Kochaj. Ostatnio w księgarni widziałem ciekawą książkę. Nie kupiłem, a może jeszcze kupię. Miała taki tytuł. Zapamiętałem sobie aż. Miłość jest czasownikiem. Ciekawe. Miłość jest czasownikiem. To nie jest tylko słowo. Ale to jest czyn, to jest robienie czegoś. Po prostu. I po twoich słowach będzie widać, czy ty kochasz, czy nie kochasz. Czy kochasz Boga i czy kochasz ludzi. Nie da się kochać Boga, nie kochając ludzi, których On kocha. Po prostu jest to niemożliwe. I ty możesz deklarować, że ty kochasz Boga, ale jeśli z twojego życia przebija pogarda dla ludzi, to powiem ci, Bóg ani ludzie się nie nabierają na to. Nikt się na to nie nabiera. W którym miejscu jest nasze serce dzisiaj? W którym miejscu? W którym miejscu jest nasze serce? Czy my kochamy ludzi? Czy jesteśmy gotowi oddawać swoje życie za ludzi z tego zboru choćby? O, ja tak kocham Boga. To zrób cokolwiek dla tego człowieka, tego albo tamtego. Cokolwiek. Więc czy chcemy być jak faryzeusze? Mam jeszcze jedną refleksję dzisiaj. Zaraz przejdę do słowa, to dopiero wstęp. Mam jeszcze jedną refleksję dzisiaj a propos tego kamienowania. Wiecie, zauważyłem, że można ludzi podzielić na dwie grupy. W zasadzie na trzy, bo jedna jest taka pośrednia, ale dwie główne. Jedna to są z jednej strony stojący z kamieniami, a druga to stojący pod murem. I w nich się rzuca. Jest pośrednia grupa. Pośrednia grupa to jest grupa, która stoi pod murem i jeszcze próbuje odrzucać kamienie. A bo ty to to, a ty to to, a ty to to. Większość z nas jest w tym miejscu dzisiaj. Ale powiem ci, w jakim miejscu jest Pan Jezus. Wierzę, że On stoi pod murem. I On nie jest wśród tych, którzy rzucają kamieniami, ale wśród tych, którzy dają w siebie rzucać. I się nie bronią. I się nie bronią. Polegają tylko na Bogu w tej kwestii. Większość z nas jest w miejscu albo tylko obrzuca innych, albo siebie. I teraz coś ci powiem, zanim przejdę dalej, bo będę dzisiaj jeszcze dalej poruszał pewne dość trudne kwestie, bardzo kontrowersyjne. Ale zanim przejdę dalej, to powiem ci, że musisz wybrać w swoim życiu, z której strony kamienia staniesz. Czy staniesz pod ścianą i pozwolisz w siebie wrzucać i tam będziesz z Panem Jezusem. Czy staniesz z kamieniem w ręku i będziesz rzucać w innych. I jeszcze coś ci powiem. Jeśli nie będziesz stał w ręku, z kamieniem w ręku i rzucał w innych, z wspaniałymi braćmi, dbającymi o czystość słowa i tradycji i nie wiem czego,
to prędzej czy później staniesz pod ścianą. Po prostu cię tam postawią i będą rzucać w ciebie. Prędzej czy później po prostu i tak staniesz pod ścianą razem z Jezusem i będą w ciebie rzucać. Jeśli zdecydujesz kochać ludzi bezkompromisową miłością, niezależnie od tego, czy cię to będzie kosztowało utratę twarzy, czy cię to będzie kosztowało utratę dobrego imienia, dobrej opinii, utratę być może nawet tak zwanych przyjaciół. Jeżeli zdecydujesz się kochać taką miłością, to wcześniej czy później staniesz po drugiej stronie. To jest nieuniknione. Nie mów, że nie ostrzegałem. Chciałbym przejść teraz do fragmentu, który mnie porusza. Ewangelia Jana, 8 rozdział, od 1 wersetu. Nie, czekajcie. 8. Coś źle, no, chyba sobie założyłem. Zaraz to znajdę. Okej, okay. Nie będę teraz tego czytał. Przepraszam, coś źle zaznaczyłem. Historia o kobiecie, którą przyłapano na cudzołóstwie. Pamiętacie to? 8? No? W którym miejscu? Przepraszam, okej, dobra, macie rację, dobra, przeczytam to. A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie i postawili ją pośrodku. Co zrobili uczeni w piśmie i faryzeusze? Co zrobili uczeni w piśmie i faryzeusze? Przyprowadzili ją i postawili pośrodku. Pośrodku. Wyobrażasz sobie być przyłapanym na grzechu i ktoś cię wyciąga za rękę i stawia na środku i mówi, widzicie, to jest ten. To jest ten. Czy jeśli ty obgadujesz swoich braci, swoje siostry, jeśli piętnujesz ich grzech, to postępujesz w ten sam sposób, jak myślisz? Nawet, bo ona miała grzech. To mówili prawdę. Ona była grzeszna. Miała ewidentnie grzech. Postawili ją po środku. Musieli się posycić. Patrzcie, mamy ją. Czy robimy w ten sposób? Ten to jest taki, a ten to taki, ja z tym to nie będę. A ja z tamtym nie będę. A ten to to. Temu ręki nie podam. Wiecie, straszna sprawa. Straszna sprawa. Uczeni w piśmie i faryzeusze to zrobili. Postawili ją po środku. Wiecie, zastanawiałem się przez chwilę, skąd oni wiedzieli? Skąd oni wiedzieli? Niektórzy mówią, że była prostytutką. No załóżmy, że była. Skąd oni to wiedzieli? Ja nie znam osobiście żadnej prostytutki. Nie wiem jak wy. Wiecie dlaczego? Może dlatego, że nie chodzę. No nie znam po prostu. Oni wiedzieli. Ciekawe, co? I teraz patrzcie dalej. I rzekli do niego, nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? Co robią? Przychodzą ludzie do pastora i mówią, pastorze, w twoim zborze jest grzech. Zawiało grozą. Słowo Boże naucza, żeby takich wyrzucać poza zbór i nawet nie mieć z nimi relacji. A ty czego nauczasz? Co kryje się w tym pytaniu? Powiem ci, co się kryje w tym pytaniu. Odpowiedź. Powinieneś wyrzucić takie osoby. Zgodzicie się, czy nie? No raczej. My jesteśmy lepsi. Nie będziemy pozwalać, żeby tacy gorsi tu się z nami zadawali. Jeszcze na nas cień padnie, że jesteśmy gorsi. Że słabi z nas faryzeusze. No słabi, no. Co ty? Co ty radzisz? A to mówili kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A więc do czego? Do postawienia pod ścianę razem z tą grzesznicą
i przywalenia w niego kamieniem. Zgadza się, że tak? Po prostu. Nic więcej. Tam nie było czystych pobudek. Przyszedł do mnie człowiek i w trosce o mój zbór zwraca mi uwagę, że jest u mnie grzesznik w zborze, jakbym tego nie wiedział, i mówi mi, że ja powinienem coś z tym zrobić. To w trosce o mój zbór robi, tak. Jasne. Już wierzę. Nie chcę dopatrywać się tam idei, chociaż myślę, że ją dostrzegam. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Proszę bardzo. Kto jest bez grzechu? Kto z was jest bez grzechu? Może wywleczemy kogoś tutaj, postawimy, kogo byśmy chcieli sobie dzisiaj wybrać. Codziennie moglibyśmy w ogóle nabożeństwo tak zaczynać, co wy na to? Super pomysł. A dzisiaj wywlekamy, nie wiem kogo tam, Wojtka. A jutro Beatę, pojutrze Ryśka. Taki grafik ustalmy na 12 miesięcy na każde nabożeństwo. 54 tygodnie. Prawie każdy się załapie ze zboru. A Kościół jak się będzie rozwijał? Super będzie. Rewelacja. Przypomina mi to historię, chyba opowiadałem wam, z pewnego zboru, gdzie do zboru przyszedł nowy wierzący, znaczy aspirujący do wiary. I pastor, który nie słynął z dyplomacji, mówi: słuchajcie, chciałbym, żebyśmy się pomodlili teraz. Pośród nas jest, nie wiem, Zenon. Powstań, Zenonie. Zenon wstał wystraszony. Zenon jest alkoholikiem. Żona go zostawiła, ma problemy, zdradza żonę. Pomódlmy się o niego. No rewelacja po prostu. Jak myślicie, Zenon to aż się rwał, żeby na drugie spotkanie przyjść, co? Po prostu nie mógł się powstrzymać aż. Nie spał całą noc. Wiecie, to jest ciekawe. Takie rzeczy fundujemy naszym braciom i siostrom. Nie, może nie na nabożeństwie, bo to tak głupio by trochę było, ale fundujemy im, dzwonimy po ludziach, obgadujemy, gorszymy się cudzym grzechem, rozgadujemy po ulicach, gadamy z innymi osobami, wdajemy się w dyskusję w ogóle z innymi. Ktoś przychodzi, może nawet z innych zborów, i coś opowiada. Po co mi opowiadasz o grzechu mojego brata? Ja mam dość swoich na głowie, ludzie. Ja mam dość swoich, ja nie muszę o cudzym słuchać. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych. I pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. To też ciekawe, poczynając od najstarszych. Wiecie czemu? Starsi mieli więcej grzechów. Wiadomo, nie? Statystyka po prostu. Tak. Dziś mając lat 48, mam więcej grzechów niż jak miałem 22. Zgadza się? No tak, statystyka. Wiecie, tylko jest kwestia, żeby się z tymi grzechami swoimi jakoś połączyć, mieć ich świadomość. Bo jeśli nie będziesz mieć tego świadomości, to wejdziesz w takie miejsce. I teraz drugi fragment chciałbym jeszcze przeczytać ze słowa. Pozwólcie. Mateusza 18, rozdział 21. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu mego, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie, powiadam ci, do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do... I teraz słuchamy. Pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony.
Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów. I pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj, coś mi winien. Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Taki ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca bratu swemu. Powiem wam, znana historia, ale jak często odnosisz ją do siebie? Jak często wyobrażasz sobie, że to ty jesteś tym człowiekiem, któremu tyle umorzono, tyle darowano? Jak często myślisz o tym? My tylko pochylamy się nad tym, jak nam trudno przebaczyć innym. A ja ci powiem, a jak Jezusowi było trudno tobie przebaczyć? Musiał dać się przybić do krzyża. Musiał dać się poniżyć, musiał dać po prostu się sobie zadać cierpienie. Jemu było trudniej, bo on nie był winny. On w każdej chwili mógł tak zrobić i się uwolnić. Jemu było ciężko. A ty masz grzechy. Ja mam grzechy. I tylko ty wiesz, jakie masz grzechy. I tylko ty wiesz, co ukrywasz. Tylko ty to wiesz. A Jezus cię odpuścił. Ktoś przychodzi i mówi: tego należy usunąć, żeby oczyścić Kościół. Wow! Wow! Co za tupet! Powiem ci, to jeśli tak, to musiałbym zacząć od siebie, żeby oczyścić Kościół. Muszę zacząć od siebie. Bo Pan Jezus postawił tak wysoki standard, że musiałbym zacząć od siebie. Gdybym miał literalnie wszystko wykonywać. Ktokolwiek spojrzał pożądliwie na kobietę, winny z cudzołóstwa. Panowie, uczciwie, o czym gadamy? Statystyki mówią, że 70% mężczyzn, myślę, że wśród wierzących jest dokładnie ta sama statystyka, ma problemy z pornografią. A siostry zacierają ręce. Powiem wam, statystyki mówią, że 70% kobiet ma problemy z innego rodzaju pornografią. Nazwałbym to pornografią kulinarną, pornografią romantycznych uniesień i innych rzeczy. Z obgadywaniem, z plotkowaniem. Jeśli ten, który spojrzał pożądliwie na kobietę, jest winny cudzołóstwa, to Pan Jezus za chwilę dalej mówi: a ten, który powiedział do swojego brata głupcze, jest winny morderstwa. Ile razy powiedziałaś do swojego męża: ty buraku jeden? Nie sądzę, że miałaś jego inteligencję wybujałą tutaj na uwadze. Jesteś winna morderstwa. Zabiłaś męża. Ile razy dziennie? Wiecie, my lubimy patrzeć na siebie i się wybielać. Ale powiem ci, dość wybielania, skończ z wybielaniem. Popatrz na swój dług, bo Kościół powinien być święty. Powiem ci, Kościół jest święty. Z jednego tylko powodu. Nie z powodu tego, że ty na zaciśniętych pośladkach dzisiaj nie będziesz mężowi ubliżać, a twój mąż pornografię oglądać. Tylko dlatego, że jesteśmy pod przykryciem krwi Jezusa. I to jest jedyny powód naszej świętości, żadnego innego nie ma. Żaden nasz wysiłek, żadne próbowanie życia w tak zwanej sprawiedliwości nic do tego nie doda. Oczywiście chcemy się starać. Oczywiście chcemy żyć czystym życiem. Oczywiście
Pragniemy każde słowo Jezusa wykonać. Każde. Nie tylko te, które nam pasują. A w szczególności jedno. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Siebie samego. Czy siebie samego obgadujesz przed ludźmi? Czy siebie nad samym sobą kręcisz głową z politowaniem, mówisz, no czas chyba byłoby cię wywalić z kościoła. Nawet jeśli tak jest, to powiem ci, nie czas. Nie czas. Czas jest, żeby się nawrócić. Czas jest, żeby odwrócić się od swojego grzechu. To jest czas, na pewno. Czy mnie boli grzech moich braci, moich sióstr? Jeżeli widzę, że im szkodzi, to mnie boli. Ale generalnie, czy on mnie dotyka? Można powiedzieć, no ale ktoś powie źle o tym kościele, bo ten kościół, że on już wszystko, to już jest Korynt, że on już wszystko tutaj znosi. Jest. Powiem wam, jesteśmy beznadziejnym kościołem. Normalnie sam grzech. Sam grzech. Tak jest. I nie chcemy takim być. Dlatego stoimy tutaj dzisiaj, słuchamy słowa, modlimy się do Boga i wołamy, Boże, pomóż nam nie grzeszyć. Tylko z tego powodu tu stoję dzisiaj. Bo wiem, kim bym był, gdybym nie stał tutaj. Wtedy naprawdę bym się taplał. A tak, taplam się mniej. Moi drodzy, temat jest poważny dzisiaj, bo on, wiecie, z jednej strony wydaje się, że mówi o hipokryzji, wydaje się, że mówi o niewłaściwej postawie serca, takim faryzeizmie, ale tak naprawdę on mówi o miłości. Tak naprawdę on mówi o miłości do braci. Wiecie, kiedy z moją żoną czasem rozmawiam o moich dzieciach i też któreś czasem coś przeskrobię. Moja żona zawsze ich broni. Zawsze ich broni. Aż czasem jestem zły, bo myślę sobie, jak można tak ewidentnie tutaj broić, a tak ewidentnie ktoś cię broni. Ale to rozumiem, ona ich kocha. Ja też ich kocham. Ale inaczej, tak. To jest szorstka miłość. Też bym ich bronił, gdyby ktoś ich atakował. Kiedy ktoś będzie atakował kogokolwiek z was, dzisiaj wam to zaręczam, ja będę was bronił. I od razu wam powiem, na 100% postawią mnie pod ścianą. Na 100% będą we mnie rzucać kamieniami. Za to, że toleruję grzech w kościele, że toleruję niewłaściwych ludzi, niewłaściwe postawy. Powiem wam, ja tu nie mam nic do tolerowania. To nie ma nic wspólnego z tolerancją. Ja po prostu zdecydowałem, albo kocham, albo nie kocham. Jak nie kocham, to wszyscy won. No tak, a jak kocham, to każdego. Nie będę wybierał. Tego to pokocham, bo jest fajniejszy. A tamtej to nie pokocham, ona jest taka niecacy. Nie. I powiem ci tak, czy mnie twój grzech dotyka? Tak. Tak, w tym sensie, że widzę, że tobie on szkodzi, ciebie niszczy, niszczy twoje sumienie, chodzisz na poczuciu winy, nie masz wolności. Ale czy to moją opinię szarga? Nie w oczach tych ludzi, na których mi zależy. Z których opinią, czy na których opinii mi zależy. Postawią mnie pod ścianą, na stówę. Jest tylko kwestia, nie jest kwestia kiedy, bo to już się dzieje. Pytanie, z której ty będziesz strony, czy ze mną się ustawisz i będą razem w nas rzucać? Czy ustawisz się z drugiej i ty będziesz rzucać? Którejś z nas, z której strony będzie? Z której chcesz być strony dzisiaj? Z której chcesz być strony? Wiecie, i obiecałem wam test na koniec. Taki nazywa się, znalazłem w literaturze popularnej. Test proroka się nazywa. Uwaga. Słyszeliście o aniołach światłości? A szatan bowiem przybiera pozory anioła światłości. Pamiętacie, jak apostoł Paweł o tym mówi? Okej.
Więc takie anioły światłości, to są właśnie takie anioły, oni tak cudownie, wspaniale, normalnie mają taką relację z Bogiem, mają rozeznanie duchowe, oni będą o tym opowiadać, jak to mają rozeznanie duchowe. Każdy, czy chce, czy nie chce, będzie musiał o tym usłyszeć, jak to oni mają rozeznanie, ile to oni się modlą, ile to oni mieli postu już, po prostu, bo on musi wyglądać na anioła światłości, no po prostu musi. Trzeba się wykreować. I taki anioł światłości, przebrany może w strój Indianina Maja, nie wiem, będzie szukać w ludziach tego, co niewłaściwe. I to pod pozorem prawdy i ochrony owiec. I powiem ci, to jest zły duch. To jest zły duch. Jeżeli jesteś dziś w tym miejscu, jesteś pod wpływem złego ducha. Złego ducha, który prowadzi ostatecznie do rozłamu. Nawet jeżeli to będzie taki rozłam, że ty wyjdziesz stąd. Ale prawdziwy prorok to jest prorok taki jak Ezechiel. Pamiętacie, co robił Ezechiel? W Dolinie Suchych Kości, ostatni rozdział Księgi Ezechiela, 37 rozdział. Doczytacie sobie w domu. Prorokował do suchych kości tak długo, aż ożyły. Przychodził do suchych kości i prorokował do nich tak długo, aż ożyły. Jeśli ty jesteś, nie wiem, w kościele, który uważa, że jest martwy duchowo, ja wychodzę z tego kościoła, bo on jest martwy, a to ja to jestem taki żywy duchowo, to powiem ci, to jak ty jesteś taki żywy duchowo, to prorokuj do tego kościoła i mów do niego i służ w nim tak długo, aż ono żyje. Wprowadź do niego życie, Boże życie. Wprowadź życie, zachętę, miłość, radość, pokój w Duchu Świętym. Aż ożyje, tak długo prorokuj do tych suchych kości. To jest Boża służba prawdziwa. Bo gadać do suchych kości, że są suchymi kośćmi, powiem ci, każdy koń to widzi. I każdy konia widzi też, kim jest. Boży prorok prorokuje do suchych kości, aby ożyły. Anioł światłości zasypie je z pogardą. Zasypie je z pogardą. Przypomina mi się, to już ostatni przykład, historia w Giżycku, gdzie pewnego brata przyłapano, który w kościele usługiwał w ogóle, na oglądaniu pornografii. I człowiek, który to stwierdził, zobaczył na tym komputerze, pobiegł od razu do pastora. I pastor miał dylemat, co zrobić z tą sytuacją, z tą całą, z tym człowiekiem. Mówię to o pastorze Wojtku Typku. I pamiętam, opowiadał mi tą historię. I poszedł, usiadł z nim. Tamten się spodziewał po prostu czegoś strasznego. On pyta, zrobiłeś to? No tak, robię to. Robiłem to, mam z tym problem. On mówi, słuchaj, to postaraj się już tak nie robić. Nie rób już tego. I zamykamy temat. Czy to jest ok? Tak, to jest ok. I wiecie, i tamten człowiek, kiedy wyszedł z tej rozmowy, powiedział tak. Wiecie, tak jak Wojtek Trybek napomina, to nikt tak nie napomina. On wyszedł podniesiony na duchu z tej rozmowy. Niezmiażdżony. Niezmiażdżony. Nieprzejechany walcem przez świętość Wojtka Trybka. Wiecie, jeszcze raz chcę powiedzieć to dobitnie. Moim celem jest kochać w tym kościele ludzi. Nie jest moim celem ich osądzać. Pan Jezus tej kobiety nie osądził. Powiedział, ja cię nie potępiam. Pamiętacie, przeczytałem to, ja cię nie potępiam. Idź, nie grzesz więcej. Będę wam mówił do upadłego, nie grzesz.
będę wam mówił, powtarzał do upadłego, każdemu z was, nie grzesz. Jeśli zobaczę jakiś grzech, pójdę do ciebie i będę z tobą rozmawiał, będę prosił, nie grzesz. Ale dalej będę cię kochał. I oczekiwałbym, że tacy sami wszyscy będziemy dla siebie. Jeśli zobaczysz grzech w życiu swego brata, swojej siostry, idź, proś, błagaj, pomagaj, zachęcaj, prorokuj, ożywiaj i kochaj dalej. Nie odchodź, nie opuszczaj, nie osądzaj. Nie obsmarowuj i nie rzucaj kamieniem. Nie rzucaj kamieniem. I jeszcze raz cię ostrzegam, jak zaczniesz to praktykować, zobaczysz, że wcześniej czy później staniesz po drugiej stronie. Zobaczysz nagle, że stanąłeś po stronie tych, których rzucają i w ciebie rzucają. A to nic strasznego się nie dzieje. Po prostu tak ma być, tak będzie. Pan Jezus też tam stoi. Powstańmy. Panie Jezu, dziś chcę modlić się o nas wszystkich. Panie, my potrzebujemy tak bardzo Twojej miłości. Owszem, potrzebujemy Twojej mądrości, ale najbardziej potrzebujemy Twojej miłości w sercach do naszych bliskich, do dalszych, do naszych braci, do naszych sióstr. Panie, ja modlę się, żeby duch osądu, jeżeli jest w tym kościele jakikolwiek, żeby on został usunięty. Żebyś Ty w imieniu Jezusa teraz, ja ogłaszam, że wszelki duch osądu teraz ma stąd wyjść, opuścić to miejsce, to pomieszczenie. I Ty, Panie, pomóż w tym. Ty, Panie, rozwiąż te problemy. Ty, Panie, uzdrów serca, Ty uzdrów duszę. Modlę się, Ty uzdrów każdego z nas dzisiaj, abyśmy nie mieli w swoim sercu gorzkiego korzenia goryczy, który rośnie w drugą stronę i jeszcze kala innych ludzi. Panie, modlę się, Ty oczyszczaj nasz Kościół, ale z tej postawy, z postawy osądu, z postawy potępienia, z postawy ogłaszania złych rzeczy nad braćmi, nad siostrami. Ty z tego nas dzisiaj oczyść. I modlę się, Ty nas oczyszczaj też z każdego grzechu. Ale niech to się dzieje pomiędzy Tobą a każdym z nas. Niech to się dzieje i niech ten Kościół naprawdę staje się świętą Twoją, czystą, nieskalaną oblubienicą. Ale Ty to, Panie, czyń. My nie chcemy tego czynić, nie będziemy tego czynić, bo Ty tego nie chcesz od nas. Ja dziękuję Tobie, że dzisiaj dajesz nam wsparcie, dajesz nam oparcie i jeśli będą nas rzucać tymi kamieniami, to Ty staniesz z nami. Dziękuję Tobie za to. Amen. Wywyższam Ciebie ponad rzeczy, których pragnie serce me. Chcę z Tobą być. Ukochany mój Zbawiciel, to co mam, zawdzięczam tylko Ci. Zawdzięczam Ci.
wszystko to, co mam, oddaję tego, dla którego pragnę żyć, dla Ciebie chcę żyć. Każdy dzień jest darem, który pragnę użyć tak, jak tego chcesz. Ty użyj mnie. Składam dla Ciebie życie.